Szczęść Boże, kochani. Bardzo cieszę się, że mogę Was spotkać. Chciałabym opowiedzieć Wam o cnocie, która w sposób szczególny fascynuje mnie w Maryi. O cnocie czystości. Dlaczego właśnie czystość? Ponieważ czystość powodowała, że Maryja z całych sił uwierzyła miłości Ojca. Ona nie przestraszyła się, że Pan Bóg przyszedł, aby jej coś zabrać albo w jakiś sposób ją ograniczać. Ja też tak chciałam, ale z różnych powodów było mi trudno wierzyć, że Pan Bóg kocha bez warunków, że kocha do końca. Na szczęście Maryja pokazała mi drogę, dzięki której powoli zaczęłam otwierać się na przyjęcie Bożej miłości. Tą drogą była walka o czyste serce. Istotą czystości jest to, że jest Bożym darem, a co za tym idzie, nie może być wypracowana naszymi siłami. Czystość jest łaską, a nie owocem naszych starań. Jednak jak każdy dar, potrzebuje tego, aby zostać przyjętą, a później wykorzystaną, po to, by mogła się rozwijać i wzrastać. Być może podobnie jak ja odnosicie wrażenie, że obecnie czystość bardzo często ograniczana jest i kojarzona wyłącznie ze sferą seksualną. Tymczasem tak naprawdę to jest cnota, która odnosi się do różnych przestrzeni naszego życia. Chodzi o takie przestrzenie jak czystość myśli, czystość spojrzeń, czystość słów, czystość gestów. Jednak ani nasze myśli, ani nasze spojrzenia, ani słowa, ani tym bardziej gesty nie będą czyste, jeżeli w pierwszej kolejności nie zatroszczymy się o czystość naszego serca. Można powiedzieć, że serce to takie centrum dowodzenia. I teraz pytanie, w jaki sposób Maryja troszczyła się o czyste serce? Ewangelie nam tutaj trochę podpowiadają. Zobaczcie, ona słuchała Bożego Słowa. Rozważała je w sercu, to znaczy była cała nim ogarnięta. To znaczy trwała w Bożej bliskości. I właśnie Boża bliskość, właśnie ta relacja powodowała, że Maryja kochała to, co warte jest kochania. Walczyła o to, o co warto walczyć, angażowała się w to. Ale także umiała zrezygnować ze wszystkiego, co nie przyniesie życia, co w jakiś sposób odłączy ją od źródła czystości. Tym, co mnie pomaga w walce o czyste serce, są przede wszystkim sakramenty. Eucharystia, bardzo ważny sakrament pojednania, a także codzienna adoracja i modlitwa Słowem Bożym. Miłość i bliskość Boga, którego doświadczam w ten sposób, porządkuje całe moje życie, ale także przemienia je i uzdalnia do tego, by dawać Go poprzez moje spojrzenie, poprzez słowa, poprzez gesty czystej miłości. Oczywiście, że bardzo często sobie nie radzę, że upadam, ale pewność tego, że jestem kochana, powoduje, że wracam. I próbuję jeszcze raz. Kochani, w tej nowennie bardzo mocno modlę się o to, byście uwierzyli w to, że jesteście kochani do końca.